Jesteśmy gdzie? Na lubaskiej hali. Gruba impra z Mistrę ostatni raz. Jesteśmy na godzinę przed planowanymi eliminacjami do zawodów międzynarodowych. Jestem w grupie czwartej, Brzezik w grupie siódmej, ale do tego czasu będziemy oczywiście raczyć was ciekawymi komentarzami od naszych kochanych zawodników. A już mamy pierwsze jakieś tam kąski, padną nam w oko zaraz. Wiecie, nie no, 1/7 gracze to są nasi widzowie z kanału Freestyle Bros, tylko od Freestyle Bros. Producentem jest Brzezik z Freestyle Bros. Natomiast komentuje dla was Michał z Freestyle Bros. Jak oceniasz klimat zawodów na razie? Czy to wszystko się rozwinie? Jak to widzisz? I czy jakie są plany na dzisiejszy, jutrzejszy dzień? Klimatu jeszcze nie ma, klimat dopiero będzie. Mamy ponad 70 zawodników, oczywiście nie wszyscy startują w poszczególnych konkurencjach. Zapowiada się fajna rywalizacja, szczególnie wieczorem w kategorii Challenge. No i zobaczymy, jak to będzie. Jakie są cele naszego Big Bro na dzisiejsze zawody? Celem na dzisiejsze zawody jest przejście eliminacji. A na jutrzejsze zawody? Na jutrzejsze... To jest zagadka dla wszystkich właśnie. Zobaczycie w następnym odcinku wywiadu z Mikołajem. Spożywanie śniadania przed ważnymi eliminacjami. Kamil Rączy, opowiedz nam, z czym masz kanapkę. Kanapkę mam wyśmienitą, w sumie to się zdziwiłem, patrzę tutaj, pomidorek, ogóreczek, dwa plasty szynki, sałata, masełko na dole. I ogólnie coś o sobie może mam odpowiedzieć, no to zawsze o to pytacie, to i tak. Czuję się jak gówno, wstałem przed chwilą. Jestem przeziębiony. Zaraz mam kurwa batlę. To wycenzurujecie, bo brzydko powiedziałem. Masz grupę eliminacyjną? Pierwszą. A z kim masz ten pojedynek? Gunter, Barabasz. Jakiś pan, którego nie znam. Barabasz. Barnaba to co? No Barabasz to jest. Teraz poprosimy zbliżenie na kanapkę, żeby Brzezik uwierzchnił, z czym właśnie są te zacne bułki. Już zjedliśmy! Genialne były! Takie bułki tylko na Lubasz Freestyle Night. Żałujcie, że nie przyjechaliście. Mi tam pasują. Piotr Bujak, jak się czujesz przed eliminacjami? Nie wyspałem się. Jak wszyscy? Ile spałeś? 8 godzin przez 2 dni. O. Zresztą właśnie eliminacje pozaeliminacyjna, Lubasz Freestyle Night, gala finałowa, już jutro o godzinie 18. Najlepszych 16 freestylerów z całej Polski zaprezentuje się i będzie walczyć o tytuł gali Lubasz Freestyle Night. Trzy lata temu zwycięzca zawodów Your Life, Your Freestyle, teraz po 3 latach wraca na ten grunt sprawdzony. Jakie odczucia? Czy sądzisz, że to jest to samo? Czy sądzisz, że atmosfera wróci? Jakie są twoje cele na te zawody? Sądzę, że atmosfera wróci, bo już po wczoraj można było stwierdzić, że jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o atmosferę. Cel to 16, gdyby było top 8, to też byłoby mega. Zgadzamy się. Jeszcze powiedz nam krótko, z kim masz pojedynek eliminacyjny i czy sądzisz, że to jest przyjemna grupa do grania? Nie wiem, z kim mam pojedynek eliminacyjny, ponieważ nie ma to żadnego wpływu na to, czy przejdę dalej. Nie wiem, czy jest przyjemna. Na pewno jest przyjemna, bo fajnie pograć sobie w grupie, nie? No, także jest przyjemna. Nie wiem, z kim gram. No i tak oto wyrósł nam Stanisław. Wyrósł nam ten Stanisław. What do you think about your qualification top 16 battle? This battle? Yes. In my opinion, the other guy, the guy in the first place, deserved it. Yes, he deserved to be first in the group because it was better in all round. But I'm happy about the season of judges. We will see you tomorrow. Yeah, I hope I will be okay. And on challenge and sing free, of course.
Kerus nam Stanisław zajął drugie miejsce. No, mogło być lepiej, ale jest w porządku. No i dobrze. Fajna muzyka, nie? Masz zamiar przygotować coś specjalnego, specjalnie na Lukę, naszego przyjaciela, który przyjechał prosto z Włoch? No na niego to ciężko cokolwiek przygotować, bo pewnie on wszystko gra, więc może być ciężko, no ale będziemy próbować, zobaczymy. Ja myślę, że Robik też może dobrze zagrać i myślę, że do tej 24 się dostanie. Byłeś już na eliminacjach? Tak jest, z tym panem, z panem Miłem. I jak ci się grało z Michałem Żelickim? Myślę, że wygram. Nie, bardzo dobrze, Michał bardzo fajny kolega, nawet mi piątkę przybił, także polecam. Polecamy Michała Brzezickiego. Dyspozycyjny 24/7. No, i jak tam zawody? A dobrze, jeszcze nie grałem, ale chyba po tej rundzie będę grał. I jak, jesteś przygotowany? Jakaś trema? Nie wiem, nie ma pewnie tremy. No troszkę tremy jest. Ale dobrze ci pójdzie. Myślę, że tak. Jak oceniasz na razie klimat zawodów? Fajnie jest? Bardzo fajnie, fajna muzyka, fajni ludzie i jest super. A czekasz na coś jutro, na finały, na Sick Free dzisiaj, challenge? No jutro będziemy chyba zwiedzać i będziemy patrzeć, jak tutaj dziewczyny będą grali. No to czekamy na twoją eliminację, na pewno jakieś urywki pokażemy, więc zagraj jak możesz. Olał cię! Is it your first time in Poland? Yes, it is my first time in Poland. What do you think about Polish freestylers? I like Polish freestyle a lot, especially earlier when we had, you know, the really young guys as well. You know, they were really brave competing against people like Mikolaj and stuff. So that's really cool and it's nice to see so many young guys coming through. So, yeah. No problem. Poszło, z kim miałeś pojedynek? Z kim miałem? Z Taku Takeuchi, z koczkiem nakciarskim i z Marcelem miałem battle. Pozdrawiam tatę Marcela. Jak fajnie poszło? Dobrze? Fajny pojedynek? Pojedynek fajny, ale nie poszło tak, jak takie były plany. Ale spoko. Wczoraj do 13 nie wiedziałem, że tu się pojawię, więc spoko, nie? Fajnie jest tutaj. Jak na spontan, to dobrze. Tak. Jarałem się jak moje dziecko tym turniejem. Dawno się tak nie jarałem. Chyba jak jechałem na jaktorów, to się tak jarałem. Ale spoko. Jeszcze na finały trzeba poczekać. Nie no, wiadomo, finały będą, ale to jutro. Ale dzisiaj 24, to będzie też spoko. Justek, zaraz zaczynasz eliminację. No czekaj, bo teraz gram, no. Fajna muzyka. Będziemy śledzić jego poczynania. Macie pojedynek na żywo. O, Zachtat! Kombo! Konwo! I przerwał kombo. Bardzo płynnie. I pięknie. Każdy upadek piłki to jest punkt minusowy. Styl upper. Jak ocenia pan swoje pierwsze wejście? Elimkę na żywo. Jestem bardzo zadowolony. Życiowa forma. Okay, elimination, qualification. I'm really happy about my qualification, my top 16 qualification, because I think that my battle was nice. Also, I have used some inside trick, because I use outside trick, and I really enjoy to use these tricks. And also, the level of Zegan was really good, and I think it's be okay. Maybe tomorrow or more. Okay.
Mam jeszcze kilka kmin, postaram się jutro zaskoczyć. No, na razie jest dobrze. Cieszę się ze swojej gry. It doesn't matter if you qualify or not in this type of competition, it's all about your performance. And the most important thing is about showing yourself. Don't compete with others, compete with yourself how good you want to be and push others too. Jak oceniasz swoje eliminacje? Zagrałeś wszystko, co chciałeś zagrać? Nie weszło mi jedno wejście, ale tylko jedno wejście. Nie, jestem z ciebie zadowolony, nie czułem w ogóle presji ani nic. Czuję, że to będą moje najlepsze zawody. Chcemy adepta magii. Jak ci poszło po eliminacjach? No tak w sumie w porządku, w sumie miałem 3 dropy. Ale tak nie jestem aż za dobrze, tak za bardzo zadowolony z tego, nie? Bo tam zrobiłem lat w combo i zrobiłem to. Co robisz? Podejmując decyzję o przejściu zawodników dalej do kolejnych rund. From the first place it's Nikola. You took first place. The second one is Michał Brzeziński. Congratulations to the rest of the guys. Good job, Michał. Każdy dobry. Z trzeciego miejsca Adam Zaworski. Wielkie brawa. Super performance. I miejsce czwarte. Michalic, nikt inny jak Michał Nowacki. Wychodzi z czwartego miejsca. Trzecie karty. I będzie na Przeszedłeś do szesnastki, jak się czujesz? Zajebiście! To teraz właśnie jest czas. Ostatnie miejsce! Stał się! Rzutem na dalszy na ostatnie miejsce. Teraz jesteśmy już po eliminacjach. Udało nam się, przynajmniej mnie, rzutem na taśmę dostać do najlepszej szesnastki. Brzezik również się tam znalazł. Prawdopodobnie będzie walczył z Dawidem Ziomkiem. Ja natomiast trafię na jego kolegę Daniela Mikołajka, mistrza Europy, więc będzie się działo. Bądźcie już jutro z nami w sobotę. A co się będzie działo? Co zobaczycie? Teraz pora na konkurencję, w której nie bierzemy udziału, bo jesteśmy za dużymi wymoczkami. To jest konkurencja dla prawdziwych, hardkorowych, pojebanych, absurdalnych, parujących hardkorem wariatów piłkowych, którzy kochają styl R ponad wszystko. Będziemy oglądali Siegfried, czyli 3 najtrudniejsze triki pod rząd. Dany gracz wybiera sobie 3 triki, podchodzi do sędziów, mówi jaką kombinację będzie tworzył i musi te kombinacje wykonać najpierw maksymalnie w 4 próbach, natomiast później na drugie kombo ma tych prób 3. Będzie się działo. Zawsze bierzesz udział w Siegfried. Tym razem też weźmiesz udział, żeby walczyć z największymi hardkorami na świecie. Taki polski reprezentant, który może powalczyć z tymi koksami historycznymi. Powiem ci, że nie biorę udziału w Siegfried. Czemu nie bierzesz udziału? Bo zdrowie mi na to nie pozwala. Biedny Maki. Co nam lipa zagwarantuje? Że dam z siebie wszystko oczywiście. Zagwarantuje, że dasz z siebie wszystko i przynajmniej parę patów. No, przynajmniej jeden może być wciągnął. Jeden wejdzie, a drugi to apat w aut. Ale to zrobiłem raz w życiu, więc raczej nie. Ale i tak będzie dobrze. Pora na siedzimy najmniejszego i największego hardcora na świecie. Up Matwy, Reborny. Czy narodzi się na nowo? Czy będzie kolejny Reborn? Tylko tym razem na żywo? To nie jest film. Znaczy jest, jeśli to oglądacie, ale no nie jego. Jest gotowy, wiemy, że jest zmobilizowany. Jest niższy ode mnie, a robi więcej kółek. No zgadzam się, w zupełności się zgadzam. Siedział cicho, zniknął na całe zawody, pojawił się teraz i zrobi istny rozpierdol. Nie jestem pewien, gdyż nie wiem, czy pozwoli mi pachwina, ale bądźmy dobrej myśli. Największa bolączka freestylera zawsze to pachwina.
Ha, 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 ha. Bierzesz udział, nie? Cali, bierzesz udział. Masz coś mocnego? Chyba raczej nie. Masz coś bardzo mocnego, ja w ciebie wierzę. Miałbym coś bardzo mocnego, ale 5 miesięcy temu, jak się grało cały czas, a nie tak, że przyjeżdżam i po prostu nagle z dnia na dzień sobie wchodzę na Sick 3. Ale może będzie dobrze, zobaczymy. Tutaj Staszko, podejrzliwie, dwie takie same piłki, twoja bardziej zjechana, Jak oceniasz, czy będzie na Sick 3 masakra, czy nie? Masakra. Będzie masakra. Główny sędzia? Jak tam Sick 3? Naprawdę level, jaki nigdy w Polsce nie gościł na Sick 3. Liczę na mega emocje i na jakieś trójki i potem jakieś dwójki. Poprosimy kolejnego, Nikola. Nikola, are you ready for Sick 3. I think it was a good combo, but I wish I did the second one. The second one was I could have won with that, but I think now Konrad is going to be good. We will see. Yeah. But it's still very, very crazy difficult. Your no touch combo will be so sick. But what was wrong? What was wrong? The wrong thing is that it's really, really too hard, and I have tried to do something that it's almost impossible for me. I have almost touched to win this competition, but sometimes happens that you win, sometimes happens that you lose. That's very good attempt. Thank you. Wierzyliśmy w ciebie i się nie zawiedliśmy. Jakie było drugie kombo, jakie chciałeś zrobić? Tam był apat, wleciał na pewno, ale co było dalej? Apat, hop, apat. Ja p... Jedno z tych kombosów, które zrobiłem na filmie pod tytułem Reborn 2, polecam. Obejrzałem 50 razy, też polecam. Tutaj powinniście dać taki odnośnik. Nabijemy cię wyświetleń. Dziękuję. Może wygrasz. I szczerze dziwię się, że w ogóle podbiłem pierwszy kombo, bo strasznie się trząsł. Jak oceniasz swoje szanse? Z Luką wygrasz, czy... Ciężko powiedzieć, nie wiem tak naprawdę, co jest trudniejsze, czy Amat Wartmat, czy Almat Wart. To już sędziowie zadecydują. Zobaczymy, jak będzie. Tak czy inaczej, Konrad w małym człowieku. Gigantyczna moc, szybkość i duch walki. Dobra. W ostatniej próbie. Pierwsze kombo miało być? Miało być tat, mat, achtat, wszystko NT, ale no nie siadło niestety. No cross, achtat, fachtat. Może nie jest to szczyt moich możliwości, ale... Ale zawsze to jest jakieś tam kombo zrobione. Jak na granie z kontuzją i długą przerwę od freestylu? Oczywiście, że tak. No, ja to się cieszę ogólnie. Zawsze to jest jakieś nowe doświadczenie, jakieś tam kombo siadło, także fajnie. Wygrał Kondi, a.k.a. Konrad Grzesik. Zobaczymy, ale bardzo możliwe. Ja pierdolę. Człowiek ludzka flaga, masakrator Sick 3. Jako jedyny zrobił dwa komba, opisz je. Opisz je. Komba na spontanie. Sam się nie spodziewałem, że w ogóle je będę robił. Pierwsze umiem opisać patw, amatw, amatw, NT. Patw, matw, amatw, NT? Patw z tego wybicia. Taki matw, NT i amatw. To było pierwsze kombo. No i stwierdziłem, że sobie zrobię jeszcze drugie. Miałem w zamiarach, że to będzie moja pierwsza trójka, lecz jednak było inaczej. Chyba to trzecia. Dobra, skończę pieprzyć. To jest tak. Eldono Gravity i z tego wybicia. Matwente, amatwente.
Jako jedyny podbiłeś dwa komba i to było bardzo trudne. Liczysz na podium? No w sumie nic innego tutaj nikt więcej nie zrobił, więc myślę, że wreszcie jakieś pierwsze podium w karierze się uda zaliczyć. Życzymy ci tego, bo to była naprawdę sieka. O, mogę wam pokazać moje kontuzje. Staw skokowy. Mięsień taki od łydki. I ten mięsień. Na środku. Mięsień dupy, wyćwiczony od striptizu, przećwiczony i po... Nie grajcie patwa, strasznie nogę niszczą. Nie polecam. Ale ja chcę podbić patwa. No podbij i nie graj. Freestyle'owa legenda, mistrz świata z Liberca zawsze znajdzie czas, żeby powalczyć z najmłodszymi na pannę. Freestyle'owe legendy wprowadzające temat młodych graczy, młodego pokolenia, którzy nie pozostają dłużni i pokuszą się o założenie sita mistrzowi, czy... Jak ojciec z synem wyglądają. Jak ojciec z synem. Bez powiązań. Tam jest Miki, a tu jest Michryc. Michryc chytry? A, prawie! Witamy serdecznie, jesteśmy przed galą finałową. Jak widzicie, scena już jest rozstawiona. W tym miejscu będą toczyły się pojedynki gladiatorów. W pierwszym starciu ja przeciwko mistrzowi Europy Mikołajowi. Natomiast potem Brzezik, chyba w trzecim pojedynku, z Dawidem Ziomkiem będzie próbował przedostać się do ćwierćfinałów na finałowej gali Lubosz Freestyle Night 2016. Właśnie zgasły światła, jesteśmy oświetleni, wszyscy nas widzą. Robi się niezręcznie. Chyba pora na jakiś striptease. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, to dopiero po gali finałowej. Ogłoszenie wyników już za godzinę. Czy wygramy Bitwę o Fame? Czy wygramy Jorla? Już Lyfa wygraliśmy. Michał wygra na pewno. Tego możemy być pewni. Aguśka dopiero przed swoim pojedynkiem. Z kim masz pojedynek? Już chyba widzimy tego przeciwnika wymagającego. Jakie jest twoje nastawienie do właśnie tego pojedynku z Kitty? No, z Kitty bardzo ciężka jest sytuacja. No ale trzeba powalczyć. No nie wiem, nie powiem, boję się trochę, no ale jednak uważam, że mogę to, mogę ją pokonać. Kitty, what do you feel before your battle? I don't know. I don't have expectations. I know I'm not in the best shape, but I try to do my best. So I try to pull off my best combos. Stop, 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 stop. Na razie na luzie, przed pojedynkiem półfinałowym. Jakie jest twoje nastawienie do tego pojedynku? Moje nastawienie? Odczuwam psychiczny dyskomfort. To było piękne, to było piękne. Czy masz jakieś specjalne sztuczki przygotowane specjalnie na ten zbliżający się już dużymi krokami pojedynek? Umiem tylko slapy. Slapy są fajne, polecam i slapami można wygrać pojedynek. Zaczynamy. Panowie, zapraszam tutaj bliżej. Najlepsza szesnastka Lubosz Freestyle Night to Michał Nowacki. Wielkie brawa dla niego. One już zgarnęli tutaj kilka nagród jako Freestyle Pro. Zobaczymy, jak będzie w finałowej szesnastce, jeśli chodzi o battle. Będzie się działo. Kolejny zawodnik to Michał Przesicki. No i kolejny reprezentant grupy Freestyle Bros, a jesteś klasztwór. No i wielki, wielki sukces tych chłopaków, bo to w szesnastka. No jak mówili sami, ich życiowy turniej. Reprezentant Legnicy, Brzesik. Szanowni Państwo, najlepsza szesnastka trzeciej edycji Lubosz Freestyle Night. Great celebration for them! Jeden brawa!
rozwalmy tę halę swoimi gardłami, nie wiadomo czy stopami. Na 3, 3, 2, 1, rura! What is the feeling? You get second place in Lubosz Freestyle Night 2016. Tell us something. It's really unexpected for me. Because I thought I would like get out of the competition in the top four, like quarterfinals, if I did my best, but I was lucky to go forward to the final. And then I did some big mistakes in the final, so Mikołaj won, of course. But I'm really happy. Thanks. Wygrałeś kolejne zawody z Freestyle Bros. Jak się czujesz? Czuję się świetnie. Powiedz trochę, co zagrałeś, bo jedna akcja wyszła ci wyśmienita w ostatnim wejściu. O której akcji mowa, bo nie wiem nawet. O tej aperowej, wszystkie były zajebiste, ale ta ostatnia była naprawdę epicka. To było totalne zaskoczenie, robiłem rollery na ilość i tak myślałem, co tu zrobić, żeby coś zmienić, tak? No to rzuciłem top stala i akurat weszła na top stala, kręciła się chwilę, także no, jestem z tego zadowolony na pewno. No i jakie plany? Mega przypadek. No. I jakie plany na następne zawody? Następne? No nie wiem, no podium na pewno. Zobaczymy, co będzie następnego. Daniel Mikołajek. Chciałem czwóreczkę odpalić, ale już nie było czasu. Postanowiłem zrobić przewrót w przód. Tak kończą się garażowe treningi z Freestyle Bros. Tak, właśnie. Niesamowite. Dobra. Lipa. Jak emocje po finale? No niesamowite, mega chory finał. Luka i Mikołaj, no... Normalnie masakra, nie? Niesamowita sprawa. Tak, było ciężko. Było bardzo ciężko przy niektórych decyzjach, gdyż o wygranej battle decydowały naprawdę detale, takie małe detale. I z tego, co już słyszę, to niektóre decyzje były kontrowersyjne, czemu wcale się nie dziwię i przyjmuję wszystko na klatę razem z gronem sędziów. Ale myślę, że wybraliśmy przede wszystkim zwycięzcę, który zasłużył na pierwsze miejsce na podium. Najwyższy stopień podium. Sądziwanie nie było łatwe, naprawdę. Nigdy nie jest łatwe. Tyle z mojej strony. Kurde, zacna herbata, zacna, bardzo zacna. Jak bez tego człowieka nie byłoby tych zawodów, nie byłoby całego Elyfa, nie byłoby nas tutaj. Jeszcze popija herbatkę, jako chory. Jakie wrażenia po zawodach? Jesteś zadowolony? No myślę, że tak. Jeszcze raz. Sorry za ten głos, ale no. Jak wyszło? Mistrz na sam koniec powiedział, że oczywiście chętnie będzie dalej kontynuował swoją pracę nad zawodami w roli organizatora. Jak się do tego ustosunkujesz? Czas pokaże. Cieszymy się. Teraz mistrz musi się kurować, niech wypija herbatkę. Zawody wyszły zajebiście, a teraz pora na... After party! Stripty! A pokażę wam jeszcze coś, patrzcie, jak mam ładny medal. Co to jest? A dla kogo to medal?
Dla mnie. Dla Przemka Mistrzaka, pierwszy w organizowaniu zawodów w Polsce. Który sam sobie zamówiłem, na pamiątkę. Zamówił sobie medal, ale z pierwszym miejscem, nie z drugim ani trzecim. To się nazywa być organizatorem, wszystko umie sobie zafundować. Jeszcze coś o zawodach powiesz? The show is end. The show is end.